Prymat Piotra w świetle Ewangelii. Dotychczasowe rozważania nie potwierdziły katolickiej nauki o prymacie Piotra. Wbrew poglądom Kościoła słowo opoka odnosiło się do Chrystusa, a nie Piotra. Nazwanie Piotra kamieniem nie stanowiło żadnego wyróżnienia, gdyż identycznymi kamieniami fundamentalnymi budowli kościelnej byli pozostali apostołowie, a nawet starotestamentowi prorocy. Piotr nie dysponował wyłącznie kluczami Królestwa Niebieskiego. Z przywileju tego korzystał na równi z innymi apostołami, ponieważ im także zostały one wręczone. Apostołowanie i rozwiązywanie, apostołowie wreszcie posiadali analogiczną, co Piotr, władzę związywania i rozwiązywania. Wysiłki zmierzające do przekształcenia Piotra w oparciu o słowa Chrystusa, zwierzchnika Kościoła, okazują się zawodne. Wiele innych oświadczeń Jezusa potwierdza tę prawdę w całej rozciągłości. W przeciwieństwie do nauki Kościoła w przedmiocie prymatu Piotra Jezus oświadczył: wiecie, że u pogan władcy dają odczuć swe panowanie, a wielmoże ich swą władzą dają się we znaki. Między wami tak nie będzie. Przeciwnie, ten, który wśród was wielkim być pragnie, niechaj będzie sługą waszym, a kto wśród was pierwszym być pragnie, niechaj będzie waszym niewolnikiem. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu usługiwano, lecz aby sam służył i wydał swe życie na okup za innych. Zasady obowiązujące w społeczności Chrystusowej są odmienne od tych, które panują wśród społeczności świeckich. Wszelka zwierzchność, niezależność, a tym bardziej pierwszeństwo wypływające z wyższości władzy w Kościele oraz podporządkowanie ogółu wiernych jednostce są wręcz sprzeczne z zasadami braterstwa Kościoła Chrystusowego. Między wami tak nie będzie, oświadczył Chrystus. Ustanowienie monarchicznej władzy kościelnej, czyli prymatu, byłoby całkowitym zaprzeczeniem tej naczelnej zasady Chrystusa. Stanowiłoby ono również zaprzeczenie innych zasad nauki Chrystusowej. Wy zaś nie żądajcie tytułu rabi, bo jeden tylko jest mistrz wasz, a wy wszyscy jesteście braćmi. I ojcem swoim nie nazywajcie nikogo na ziemi, bo jeden tylko jest ojciec wasz, który jest w niebiesiach. Nie każcie się również nazywać panami, bo jeden tylko jest Pan wasz Chrystus, kto się wywyższa, będzie poniżony. Czy można w świetle przytoczonych oświadczeń podnosić jeszcze, że Chrystus ustanowił prymat Piotra ze wszystkimi przysługującymi mu atrybutami i traktować tego apostoła jako najwyższego nauczyciela lub Pana albo Ojca Świętego? Przypisywanie godności arcyzwierzchnika okazuje się sprzeczne zarówno z duchem, jak i literą Ewangelii. Wszyscy apostołowie byli równi i żaden z nich nie zajmował stanowiska uprzywilejowanego. W drodze do Getsemany Jezus raz jeszcze podkreślił tę równość uczniów między sobą. Jan jest krzew winny, a wy latarośle. Kto pozostaje we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity plon. Byli latroślami. Jedność grona apostolskiego nie była uzależniona od poddaństwa wobec Piotra, lecz od ścisłej łączności z Chrystusem. Jezus nie wyróżnił apostoła Piotra w doczesności, nie zamierzał dokonać nawet tego wieczności, co wynika z następujących słów mistrza. Piotr odezwał się do niego w te słowa: oto opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż za to otrzymamy? A Jezus odrzekł im: zaprawdę powiadam wam, wy wszyscy, którzy poszliście za mną przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwalebnym, także zasiądziecie na 12 tronach, aby sprawować sąd nad 12 pokoleniami Izraela. Prawa i przywileje apostołów były i miały pozostać jednakowe. Nic nie wskazuje na wyróżnienie sędziowskiego tronu apostoła Piotra. Najbardziej chyba przekonującym dowodem przemawiającym przeciwko prymatowi Piotra
czyli jego pierwszeństwu, jest fakt, że gdyby Chrystus obiecał Piotrowi tę godność, nigdy nie powstałyby między uczniami spory o pierwszeństwo i wyższość. Tymczasem spory takie istniały. Powstał też między nimi spór o to, który z nich jest największy. A on rzekł do nich: królowie ludów pogańskich są panami, a ci, którzy dzierżą władzę nad nimi, każą nazywać się dobroczyńcami. Między wami tak nie będzie. Przeciwnie, kto jest największy spośród was, niech stanie się jak najmniejszy, a przełożony jak sługa. Przybyli do Kafarnaum, znalazłszy się w domu, zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo w drodze spierali się między sobą o to, który z nich największy. Jak wytłumaczyć apostolskie spory o pierwszeństwo, o to, kto z nich jest największy? Gdyby Chrystus ustanowił Piotra księciem apostołów, to jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła, pytanie urastające wśród nich do miary problemu byłoby pozbawione sensu. Widocznie apostołowie nie nadawali słowom Chrystusa wypowiedzianym w Cezarei Filipowej sensu, jaki nadaje im Kościół katolicki, i nie widzieli w Piotrze monarchy o najwyższej władzy. Prymat Piotra w Kościele Apostolskim. Jakie stanowisko zajmował apostoł Piotr w Kościele Apostolskim? Czy występował w charakterze zwierzchnika o absolutnej, niezawisłej, nieograniczonej władzy, czy traktowano go jako głowę Kościoła lub Ojca Świętego? Odpowiedź jest ważna. Dokonajmy przeglądu działalności księcia apostołów. Jeśli Piotr wyposażony został w pełnię wszelkiej władzy, to należało oczekiwać, że po śmierci Judasza dokona obsadzenia wakującego stanowiska w drodze nominacji papieskiej. Biblia tymczasem wspomina, że stanowisko to obsadzone zostało drogą wyboru, a nie nominacji, a w wyborze uczestniczyło całe zgromadzenie około 120 osób, biorąc żywy i bezpośredni udział. Komentator katolicki wyjaśnia: wybór odbywał się wśród modlitw całego zgromadzenia wzywającego Boga jako znawcę serc wszystkich do okazania, który z kandydatów jest zgodniejszy. A los padł na Macieja. Wybór był dokonany. Odtąd Maciej będzie jednym z 12. Treść księgi opisującej dzieje apostolskie wskazuje, że nie apostołowie podlegali Piotrowi, jak być powinno, gdyby apostoł ten piastował godność zwierzchnika, lecz Piotr apostołom. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaryja przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Z cytatu wynika, że w gminie jerozolimskiej istniała zwierzchność wyższa od apostoła Piotra lub Jana, a zwierzchnością tą byli apostołowie. Najwyższy urząd Kościoła nie spoczywał w ręku Piotra, lecz wszystkich apostołów. Święty Piotr uznał władzę apostołów i udał się na ich zlecenie do Samarii. Przepraszam. Czy byłoby to do pomyślenia, żeby kardynałowie Kościoła katolickiego wysłali papieża z jakąkolwiek misją? Widać stąd, że apostoł Piotr nie przypisywał sobie tej godności, ani też żaden z apostołów nie traktował Piotra jako zwierzchnika. Innym razem apostołowie i bracia znajdujący się w Jerozolimie po otrzymaniu wiadomości o chrzcie Korneliusza, pierwszego poganina, dokonanym przez Piotra, wezwali go do złożenia wyjaśnienia. Szczegół ten wskazuje na pozycję Piotra w gronie apostolskim. 11 rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że Piotrowi czyniono wymówki. Apostoł Piotr, wyjaśniając sprawę, nie powoływał się na swój wyjątkowy autorytet, lecz poddał się decyzji Kościoła. Wierni z Jerozolimy nie przyznawali mu powagi nieomylnego i najwyższego autorytetu w sprawach wiary. Z kolei Piotr nie wysuwał kwestii prymatu ani zwierzchniego urzędu nauczycielskiego, lecz godził się z opinią starszych.
Poważnym argumentem podważającym prymat apostoła Piotra jest Sobór Jerozolimski, zwołany w celu rozstrzygnięcia ważnych zagadnień doktrynalnych. Sobór nie został zwołany przez apostoła Piotra i nie odbywał się pod jego przewodnictwem. Jak wynika z treści Dziejów Apostolskich, obrady soborowe przebiegały pod przewodnictwem apostoła Jakuba, pierwszego biskupa gminy jerozolimskiej. On, a nie Piotr, dokonał podsumowania obrad, obwieszczając postanowienia soboru będące prawem całej społeczności wierzących. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: kochani bracia, słuchajcie mnie. Szymon powiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spośród pogan wybrać lud dla imienia swego, a z tym zgadzają się słowa proroków. Dlatego jestem za tym, aby nie nakładano ciężaru na pogan nawracających się do Boga. Słowa Jakuba były przypieczętowaniem i zakończeniem obrad soborowych. Nic nie wskazuje, żeby apostoł Piotr występował tam w roli najwyższej władzy kościelnej i namiestnika Chrystusa. Piastując prymat jurysdykcji, nie omieszkałby skorzystać ze swych papieskich uprawnień. On, a nie Jakub, ogłaszałby wówczas ex cathedra uchwały Soboru Jerozolimskiego. Interesujący jest także stosunek apostoła Pawła, wielkiego apostoła pogan, do świętego Piotra. Czy poważał go jako księcia apostołów i namiestnika Chrystusa, przyznając mu rolę nieomylnego, najwyższego, nieograniczonego autorytetu w sprawach wiary i karności kościelnej? Stanowisko apostoła Pawła ma olbrzymie znaczenie, ponieważ apostoł ten zajmował wybitną pozycję w pierwotnym kościele chrześcijańskim i uchodził za jednego z najpotężniejszych apostołów. W związku z rozdwojeniem w kościele korynckim apostoł pisał: doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, że są między wami kłótnie, a to mam na myśli, że każdy z was mówi: ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, ja znowu Chrystusa. Czyż Chrystus jest rozdzielony? Widać, że oświadczenie jami z Piotrowej nie uchodziło w pierwotnym kościele za dowód jedności, lecz rozdzielenia. Gdyby Piotr sprawował funkcję zwierzchnika, przypisywano mu przez teologów rzymskich określenie powyższe byłoby jak najbardziej prawowierne, bowiem tam, gdzie Piotr, tam byłby Kościół. Jeśli faktycznie apostoł dzierżył najwyższą władzę episkopalną, to czyż nie wydaje się niezrozumiałe, że Paweł nie został o tym poinformowany? Nigdy by nie pozwolił sobie na publiczne skrytykowanie postępowania Piotra, a tym mniej opisanie całego zajścia Galatczykom. Tymczasem czytamy: lecz kiedy Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się otwarcie, dlatego że postępowanie jego stało się naganne, bo zanim nadeszli niektórzy ludzie z otoczenia Jakuba, przyjmował posiłki w towarzystwie braci pochodzących z pogan. A gdy tamci przybyli, wycofał się i trzymał z dala z obawy przed obrzezanymi. Reszta Żydów poszła za nimi w tym nieszczerym postępowaniu. Nawet Barnaba dał się uwieść przez ich hipokryzję. Więc kiedy się spostrzegłem, że ich postępowanie nie odpowiada prawdzie ewangelijnej, odezwałem się do Kefasa wobec wszystkich. Podniesienie zarzutu nagannego postępowania, obawy przed obrzezanymi, postępowania nieszczerego i hipokryzji było ciężkim oskarżeniem skierowanym pod adresem Piotra. Jakże więc można uwierzyć w nieomylny autorytet Piotra, a z drugiej strony wyobrazić sobie Pawła ośmielającego się podnieść publiczne zarzuty przeciwko Piotrowi jako najwyższemu zwierzchnikowi, papieżowi i Ojcu Świętemu? Czyn ten kwalifikował Pawła do ekskomuniki. Szczęściem dla niego, że Piotr nie był rzeczywiście papieżem, a całe zdarzenie nie zaistniało w średniowieczu, bo wielki apostoł niechybnie zginąłby na stosie. Paweł, wyliczając urzędy kościelne, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, nie wspomniał o apostole Piotrze.
Czyż godziło się zapomnieć o pierwszym i najwyższym urzędzie Ojca Świętego i Stolicy Piotrowej, jeśli godność tę piastował apostoł Piotr, pominięcie jej jest zupełnie nieusprawiedliwione. Nigdzie w listach Pawłowych nie jest wspomniane o prymacie świętego Piotra. Gdyby w kościele apostolskim występował widzialny i nieomylny w nauczaniu zwierzchnik, apostoł bez wątpienia napisałby o tej ważnej sprawie długi list. Widocznie zagadnienie prymatu nie istniało w owym czasie. Paweł często wspominał potrzebę respektowania kierownictwa i zwierzchności kościelnej, nigdzie jednak nie wymieniał osoby świętego Piotra. Kto uchodził za najwyższą poza zborem, zwierzchność kościoła wynika z treści listu skierowanego do Galacjan. Po 14 latach udałem się, pisze Paweł, z Barnabą znów do Jerozolimy. Tam przedłożyłem Ewangelię, którą głosiłem wśród pogan i przedłożyłem ją przede wszystkim tym mężom, którzy zażywają szczególnego poważania. Otóż ci poważni mężowie niczego mi więcej nie przekazali. Wręcz przeciwnie, zrozumieli, że powierzone mi zostało głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, tak jak Piotrowi wśród obrzezanych. Poznali też łaskę, jaka była mi dana. Więc Jakub, Kefas i Jan, których wszyscy uznają za filary, podali prawicę mnie i Barnabie na znak jedności. Zwierzchnią władzą kościelną byli mężowie, którzy zażywali szczególnego poważania. Oni, a nie Piotr, kierowali kościołem i jego sprawami. Władza nie spoczywała w ręku jednostki, lecz całego kolektywu. Z kolei rzecznikami owych poważnych mężów byli Jakub, Kefas i Jan. Gdy bowiem mężowie o uznanej powadze zrozumieli powołanie Pawła, Jakub, Kefas i Jan podali jemu i Barnabie prawicę na znak jedności. W gronie kierującego i sprawującego zwierzchni nadzór kościoła kolektywu znajdował się także apostoł Piotr, lecz nie sprawował w nim żadnej autokratycznej władzy zwierzchniej. Nie posiadał prymatu jurysdykcyjnego, nie przysługiwało mu nawet pierwszeństwo honorowe, o czym świadczy wspomnienie jego imienia na drugim miejscu. O ile apostoł Piotr był uważany za filar kościoła, to nie sam, lecz łącznie z Jakubem i Janem. Z oświadczenia Pawła wynika także, że jeśli apostoł Piotr był kiedykolwiek głową kościoła, to jedynie częścią kościoła obejmującej żydowskich konwertytów, gdyż kierownictwo nad częścią obejmującą konwertytów pogańskich powierzone zostało apostołowi Pawłowi. Nie czytamy, aby nawracający się byli pouczani o prymacie Piotra. Gdyby Piotr piastował godność namiestnika Chrystusa, Paweł nie omieszkałby udzielić odpowiednich pouczeń zarówno konwertytom, jak ustanawianym przy siebie biskupom w przedmiocie dochowania obowiązku poddaństwa. Wedle nauki apostoła Pawła głową kościoła chrześcijańskiego nie był Piotr, lecz Chrystus. Poddał Bóg wszystko pod nogi jego Chrystusa i ustanowił go głową dla całego kościoła, który jest ciałem jego, jest dopełnieniem tego, który całkowicie wszystko wypełnia. Jak widać, Kościół apostolski nie przypisywał apostołowi Piotrowi godności najwyższego zwierzchnika, a działo się to tak dlatego, ponieważ apostoł Piotr zwierzchnikiem tym nie był. Dogmatu o prymacie Piotra nie było, nie tylko nie znał Paweł, o władzy takiej nie wspominają ani słowem apostołowie Jan i Jakub, których listy zachowały się do naszych czasów. O tej ważnej sprawie nie wspomina święty Łukasz, ewangelista Łukasz, dziejopis życia i działalności apostołów. Milczenie natchnionych mężów byłoby niezrozumiałe i nieusprawiedliwione, jeśli by apostoł Piotr piastował godność papieża. Czyż można przypuścić, aby do świętej historii zakradł się tak kardynalny błąd? Prymat w świetle
wypowiedzi apostoła Piotra. Zapytajmy samego apostoła Piotra o sprawę jego prymatu. Czy apostoł ten zdawał sobie sprawę z otrzymania od Chrystusa godności księcia apostołów jako głowy kościoła chrześcijańskiego oraz dzierżenia zwierzchnie niezależnej i nieograniczonej władzy rządzenia ogółem wierzących, jak również decydowania o wszystkich sprawach kościoła, o tym, co należy czynić i co wierzyć? Wiele cennych zmianek zachowało się w dziejach apostolskich dotyczących Piotra, a nawet istnieją dwa jego listy, co stanowi obfity materiał mogący dostarczyć odpowiednich wyjaśnień. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na sposób bycia apostoła Piotra i jego stosunek do innych. Kiedy więc Piotr wchodził do domu, Korneliusz wyszedł na jego spotkanie, upadł mu do nóg i oddał pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: staj, ja jestem również tylko człowiekiem. Apostoł Piotr postąpił tu w sposób nietypowy. Jego zachowanie wobec Korneliusza nie odpowiadało godności namiestnika Chrystusa i stanowiska Ojca Świętego. W myśl nauki katolickiej oddawanie najwyższemu zwierzchnikowi hołdów i pokłonu jest obowiązkiem wiernych, a przywilejem zwierzchników ich przyjmowanie. Gdyby Piotr piastował tę godność, nie tylko nie pogardziłby hołdem Korneliusza, ale w wypadku jego braku domagałby się tego oficjalnie. Apostoł Piotr nigdy nie zwracał uwagi ludu na siebie, lecz na Chrystusa. Nie on, lecz Jezus był owym kosztownym kamieniem węgielnym, stanowiącym opokę Kościoła. Monarchiczne rządy i sprawowanie najwyższej nieograniczonej władzy, stanowienia praw w Kościele i znoszenia ich, odpuszczania i zatrzymywania grzechów, wreszcie nakładania kar i zwalniania od nich, było całkowicie obce skromnemu apostołowi Chrystusa, o czym świadczy treść jego listów pasterskich. Starszych więc, którzy są między wami, proszę, jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, paście czodę Bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie, według Boga, ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się sercem wzorem dla czody. A gdy się ukaże książę pasterzy, otrzymacie niewinący wieniec chwały. Apostoł Piotr nazywa siebie współstarszym i napomina, aby nie sprawować urzędu jako panujący nad gminami. Apostoł nie przypisuje sobie tytułu księcia pasterzy, ani też arcypasterza, zachowując tę najwyższą godność dla Chrystusa. Okoliczność ta świadczy wymownie przeciw prymatowi Piotra. Apostoł kochał swego Pana i przez całe życie objawiał ducha pokory. Przepych godności, dostojeństwo, władza i zwierzchni autorytet wobec współsług Ewangelii były nieznane Piotrowi. Zarówno jego czyny, jak słowa stanowią protest przeciw przypisywaniu mu prymatu papieskiego w zrozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Świadectwo Eusebiusza. Następnym argumentem podważającym katolicki pogląd na prymat Piotrowy i jego zwierzchnie pasterstwo w Kościele niech będą słowa Eusebiusza, cenionego przez Kościół historyka kościelnego IV wieku po Chrystusie, którego z racji propapieskich poglądów nie można podejrzewać o stronniczość. Przede wszystkim wtedy w miejsce zdrajcy Judasza został do apostolstwa losem powołany Maciej. Następnie apostołowie przez modlitwę i włożenie rąk przeznaczyli na diakonów do sprawowania służby zarządzia gminy siedmiu mężów doświadczonych. Wówczas też Jakub, zwany bratem pańskim, którego starsi dla jego cnotliwości obdarzyli przydomkiem sprawiedliwego, zasiadł jako pierwszy na stolicy biskupiej kościoła jerozolimskiego. Klemens w czwartej księdze swych zarysów stwierdza, co następuje. Powiada, że Piotr, Jakub i Jan po niebowstąpieniu Zbawiciela o godności się nie ubiegali, chociaż Zbawiciel ich właśnie wyróżnił przed innymi, ale że Jakub
Sprawiedliwy został wybrany biskupem jerozolimskim. Świadectwo Eusebiusza jest bardzo charakterystyczne. Fakty biblijne i historyczne stwierdzają zgodnie, że apostoł Piotr nie sprawował naczelnego urzędu w kościele apostolskim. Nikt nie ubiegał się o godność zwierzchnią. Nie ubiegał się również o nią apostoł Piotr. Widocznie daleko mu była myśl o zwierzchnictwie i władzy. Na stanowisko pierwszego biskupa jerozolimskiego wybrany został Jakub. On przewodniczył zborowi apostolskiemu i był pierwszym spośród filarów Kościoła. Powierzenie Jakubowi przez apostołów tego niewątpliwie wysokiego stanowiska świadczy, iż nie piastował go dotąd żaden z apostołów. Stąd również wniosek, że nie ustanowił go Chrystus i nie powierzył apostołowi Piotrowi, a Piotr tej władzy nie dzierżył. Więc jeśli miała być mowa o jakimkolwiek pierwszeństwie w Kościele apostolskim, to nigdy w znaczeniu jurysdykcji, czyli władzy zwierzchniej, gdyż ta należała do apostołów i soboru, lecz wyłącznie o pierwszeństwie honorowym i to nie Piotra, lecz Jakuba. Katolicka nauka o Piotrowym prymacie nie znajduje potwierdzenia ani w Piśmie Świętym, ani też w historii. Przyodziewanie Piotra w pontyfikalne szaty przyszłych dostojników rzymskich oraz nadawanie mu splendoru ich dostojeństwa, najwyższych godności i władzy jest naruszaniem prawdy. Gdyby Piotr mógł przemówić, wołałby głosem pełnym zgrozy i oburzenia: jestem tylko człowiekiem, nie czyńcie ze mnie papieża i Ojca Świętego. Nauka o prymacie Piotra nie jest biblijna. Dziękuję.